Większość z nas rozpoczyna inwestowanie bądź biznes dla pieniędzy. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakie tajemnice kryją pieniądze. Do tej rozmowy zaprosiłem Ryszarda Jaszczyńskiego. Cześć, Ryszardzie. Dzień dobry ponownie, kłaniam się. Bardzo ciekawy odcinek, który myślę, że zmieni Twoje spojrzenie na pieniądz, na kredyt i na to, co dzieje się na rynku. Oddaję Ci głos. Ja się latami zastanawiałem i przeczytałem na ten temat bardzo wiele książek, przeciekawych. Szczególnie mnie interesowało słynne pytanie, co było najpierw, kura czy jajko? Czyli co było najpierw, kredyt czy pieniądz? Okazuje się, że pieniądz to wcale nie jest taki stary wynalazek. Dużo, dużo wcześniej pojawił się kredyt. Tam były nieraz pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, albo wręcz napady jakieś rabunkowe innych grup. Więc często ci ludzie, którzy przez na przykład 20 lat uprawiali rolę i mieli swoje stado i stodołę i tam ziarno zgromadzone, tracili wszystko. No i oni musieliby kolejne 20 lat pracować, żeby to jakby odbudować. No więc to było bez sensu. Cała społeczność, albo ktoś bogatszy, ktoś, kogo nie zrabowano, czy z okolicy, udzielał mu kredytu, dawał mu na przykład 5 owiec, 3 krowy i 2 worki, czy tam 2 kosze ziarna na siew. Czyli kredyt. Wiadomo było, że on mu to odda po żniwach, no ze zwierzętami trochę dłużej, bo to ciąża trwa trochę więcej, ale mu odda w jałówkach, czy w młodych owcach, w naturze, to co dostał i jeszcze z jakąś premią, żeby się odwdzięczyć za zaufanie. Wtedy też pojawiła się pierwszy raz to, co dzisiaj nazywamy zdolnością kredytową. No bo jak to był patałak, który jego gospodarstwo i przed tym rabunkiem czy powodzią ledwo się trzymało na powierzchni, to nikt mu kredytu nie da, bo nic z tego nie będzie. Ale jak to był jakiś bardzo dobry, uznany rolnik, który szybko pomnażał stado i swoje zbiory, to każdy będzie chciał mu dać kredyt, bo dostanie coś premii, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, że obdarzano się w kredycie rzeczami, które ze swojej natury przynoszą dochód. Stare odmiany pszenicy, samopsza czy płaskórka, które mają po kilka tysięcy lat ich uprawy, to miały powiedzmy taka samopsza 30 ziaren w kłosie. Dzisiejsza pszenica dochodzi do 100 ziaren w kłosie. Ma dużo wyższą wydajność. Ale jeżeli jest to 30 do 1 i on dostał 2 worki na zasiew, no to bez problemu oddawał te 2 worki i jeszcze dorzucił 4, bo ten zasiew jak zebrał, to wielokrotnie, 30-krotnie mu się powiększało. Owce najczęściej się kocą, dają 2 młodych, krowy, konie i 1. Więc tu trzeba poczekać powiedzmy rok, nawet dłużej, bo to trzeba odchować. Więc spłata jest po roku i powiedzmy za 4 może dostać ktoś 6, prawda? I tak dalej i tym podobnie. I nie było problemu dla kogoś, kto pracował, dbał, starał się, żeby taki kredyt dostał. To nazywam dobrym kredytem. Przykład ze współczesności. Z życia, ja znam ten przypadek dokładnie, bo ja mam rodzinę, która w Płocku mieszkała w czasie powodzi, tej wielkiej powodzi stulecia. Tam odcięło miasto, wszystkie banki, wszystkie bankomaty, wszystko przestało działać. Ludzie błagali o wodę do picia i cokolwiek do jedzenia. I był taki sklepikarz, który właśnie wszystko dawał na zeszyt, czyli na kredyt, na krechę. Nie pytał, kiedy mu zwrócą, bo wiadomo było, że kiedyś woda opadnie i wróci wszystko do normy, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że rok po tej powodzi jego ilość klientów w tym sklepie wzrosła kilkukrotnie. Bo wszyscy się chcieli mu odwdzięczyć za to, że im pomógł w krytycznej sytuacji, nie żądając nic w zamian. Nic. Na piękne oczy, jak to się mówi. A on w dobrej wierze, ze szczerego, dobrego serca, a może trochę i biznesowo, widząc, że mu się ten towar zepsuje i nie sprzeda go, bo ludzie nie mają pieniędzy, nie mają czym płacić, rozdał go praktycznie na ten kredyt, dostał zwrot, zapłatę, wielokrotnie mu się to wszystko opłaciło. I to jest dobry kredyt. Win-win. Obie strony wygrywają.
Kiedy się pojawił pierwszy pieniądz? Tak naprawdę. Co nim było? No więc najpierw tym pieniądzem były zwierzęta. I tak jest do dzisiaj w kulturach tych prymitywnych. Pasterski głównie. No, renifery. Już tam nikt nie ma bankomatów. Reniferami się płaci. Masajowie, którzy hodują krowy, płacą krowami. Pasterze gdzieś tam w Azji, którzy hodują owce, płacą tymi owcami. Lubi z jego serem, mlekiem, skórą z tych owiec, mięsem. No więc to jest naturalne płacidło. To się nazywa płacidło w historii pieniądza. Czyli coś, co w naturalny sposób jest rozpoznawalne i przyjmowane jako zapłatę. Wśród rolników takim płacidłem oczywiście były ziarna. Czyli po plonach jakieś przechowane było zboże i tym zbożem waworki zboża kosztowała, załóżmy, owca. Ja tam nie wiem, załóżmy, można było płacić tym zbożem. Sam pieniądz jako taki jest wynalazkiem dosyć wczesnym, ale nie w tej formie, w której my dzisiaj go jakby używamy. Bo nie było srebra na rynku za dużo, te kopalnie jeszcze nie działały, tego przemysłu, że się tak wyrażę, nie było. A jednak wybicie pieniądza wymaga pewnego procesu technologicznego. Wydobycie, oczyszczenie, przetopienie, wybicie blachy z tej blachy, krążków, wytłoczenie, wybicie tej monety, to już są dosyć zaawansowane technologie. No proszę dzisiaj wziąć i wybić monetę z tego. No z czego? No trzeba. Jakbyście mieli kopalnię stworzyć i cały ten proces odtworzyć, to nie wiem, czy by wcześniej niż rok się to mogło udać, a może w ogóle. Więc pojawiła się tak zwana gospodarka bezpieniężna jako szczególna forma kredytu. I to Sumerowie gdzieś 5,5 tysiąca lat temu taką gospodarkę wymyślili. Pojawił się tak zwany srebrny szekel. On się dzielił na 60 min. A jedna mina miała określonym prawem, określoną wartość jednej dziennej porcji jęczmienia dla dorosłego robotnika. Robotnik jako zapłatę otrzymywał dziennie 2 miny, czyli 2 razy tyle, ile potrzebował na swoje utrzymanie. I jak łatwo policzyć, dawało to 60 min na miesiąc, a więc szekel był warty ustawowo miesięczną pracę robotnika. Dlaczego dostawał 2, a nie 1? No dlatego, żeby mógł odłożyć na chorobę, ale też, żeby mógł wyżywić żonę i dzieci, prawda? Mówimy tu o ciężko pracującym robotniku od świtu do nocy. I wszelkie transakcje i płace wyrażano w srebrze, w tym szeklu lub w minie, ale rozliczano się w towarze, w ziarnie, w bydle, w pracy. I taką formę pieniądza nazywamy pieniądzem rozliczeniowym. Czyli nie funkcjonuje jakby bezpośrednio moneta, nie krąży po rynku, tylko zapis krąży po rynku i raz na czas odbywa się rozliczenie, niekoniecznie w tej monecie, tylko w innym towarze wycenianym w tej monecie, czy w tej wartości, powiedzmy. I już kolejny przykład z historii, no to w średniowieczu używano rzymskich monet do rozliczeń takich gospodarki bezpieniężnej, chociaż cesarstwo rzymskie już dawno upadło. W XX wieku w krajach RWPG używano rubla transferowego, a współcześnie podobną funkcję pełnią specjalne prawa ciągnienia, tak zwane SDR. Wniosek jest oczywisty. Kredyt, choćby krótkoterminowy, jest niezbędny do funkcjonowania gospodarki. I jest wiele rodzajów kredytów i każdy ma inne oprocentowanie dzisiaj. To są ciekawe rzeczy i ważne, warte przestudiowania. Jak powiedział J.P. Morgan, tak? Jedynie złoto to pieniądz. Wszystko inne jest kredytem. Pieniądz się pojawił, ten taki bity monetarny, z dość oczywistych powodów, dosyć wcześnie, dlatego że transport był kosztowny. Jakby ktoś wziął zaprząg 2 woły i chciał wóz ziarna przewieźć 14 wsi dalej. Z Rzeszowa do Przemyśla, Szczecina. No to te woły by już po tygodniu zjadły pewnie ten wóz ziarna i stanąłby pustym wozem, a woły by z głodu zjadły. Więc ten koszt przewozu towaru był bardzo, bardzo wysoki. Więc musiało się pojawić coś, co zamieniało ten towar. To musiało być coś w miarę trwałego, łatwo podzielne, tak jak ziarno chociażby. Każdy to mógł rozpoznać. To nie było coś, co nie było znane powszechnie. I na początku takim powszechnym płacidłem były kawałki brązu. No, zawierało mniej więcej 90% miedzi i 10% cynku.
I one miały dosyć symboliczne kształty. I w Chinach tak było, i na Bliskim Wschodzie, nawet w Polsce. Kształty miały narzędzi. Siekiery, no. Co się zboże cięło, jak to się na sierpa, haczyka na ryby. W Chinach też. W Polsce też. Takie były odlewy z brązu w kształcie siekier. To były pierwsze takie pierwowzory pieniędzy. Ale w dalszym ciągu to była forma pieniądza towarowego, opartego na wewnętrznej wartości zawartej w tym pieniądzu, prawda? Tej miedzi, tej cyny. I tu się pojawiło pewien brak logiczności. Otóż pojawiło się pewne ryzyko kredytowe. Co to jest? Udzielanie, tak jak mówiłem, w ziarnie czy w zwierzętach tego kredytu jest bezpieczne o tyle, że to są produkty, które same z natury produkują, przynoszą dochód. To ziarno 30 do 1, bydło powiedzmy 1 do 2 do 1. Natomiast nadanie, pobieranie odsetek, czyli nadanie czemuś nieożywionemu, jakiejś bryle metalu, tej własności, że się rozmnaża, jest niezgodne z naturą. I pożyczanie na odsetki to przez wiele tysięcy lat prawie we wszystkich kulturach było traktowane jako przestępstwo, jako lichwa. Jak dostawał ktoś pieniądze, położył je, to po roku nie przybywało tych pieniędzy. Samo z siebie. Nic tam nie rosło. I tutaj mamy takie przypadki z Mezopotamii, że właśnie rolnicy, którym zabrakło z jakichkolwiek powodów, nieurodzaju, powodzi, choroby, czegokolwiek, ziarna pod zasiew, szli na targ, brali kredyt właśnie w takich pieniądzach w kształcie haczyka, dosłownie, na ryby. Tymi haczykami płacili za dwa worki pszenicy, którą tam rozsiewali i mieli dochód po żniwach. Jak zapakowali tą pszenicę po żniwach i tam na przykład był zysk, był 400% żądany. Jak zapakowali tę pszenicę, to jak wzięli dwa worki, to oddać 8 czy 10 worków, żaden problem nie było, bo 30 do 1 był dochód na pszenicę. No więc wzięli te 8 czy 10 worków, jadą na targ, ale co się okazuje? Okazuje się, że po żniwach pszenica jest kilku, jak nie kilkunastokrotnie tańsza niż była tuż przed zasiewem na wiosnę. Więc tych haczyków musieli oddać dużo więcej, a więc sprzedali te worki za te haczyki i się okazało, że nie mają na pokrycie tej raty kredytowej. Czyli rolnik niepiśmienny, nie umiejący czytać, analfabeta, który umiał tylko tą pszenicę prymitywnymi metodami uprawiać, nie znał się na rynku wyceny handlu pszenicą. I dla niego to było duże zaskoczenie. Musiałby przetrzymać tą pszenicę do wiosny, żeby móc ją po dobrych cenach sprzedać, ale przecież musiał oddać dług i popadał z roku na rok albo od razu w bardzo poważne tarapaty. Możemy to nazwać pewnym pieniądzem czy kredytem z haczykiem, czyli z ryzykiem kredytowym, z haczykiem, w kształcie haczyka zresztą dosłownie. Co śmieszne. Co śmieszne. Cena tego towaru może być bardzo łatwo kształtowana przez władcę. Bo może on po prostu zwiększyć ilość tych pieniążków na rynku, co spowoduje co? Inflację, czyli wzrost cen. Albo może zmniejszyć ilość pieniążków na rynku, co podatkami. Co spowoduje? Spadek ilości pieniążka w stosunku do zboża na rynku, czyli deflację. Czyli władca może regulować cenę na rynku zboża. Nie tylko rynek. Rynek sam z siebie popyt, podaż reguluje, ale władca, mając prawo bicia takich haczyków, może wpływać na wycenę, na koszt tego haczyka. Mówiąc inaczej, władca bardzo łatwo może regulować popyt i podaż płacidła prostymi metodami. I dzisiaj wielu kredytobiorców nie rozumie ryzyk związanych z kredytem. Najlepszym przykładem są frankowicze, którzy umieli czytać, umieli pisać i ta ich wiedza o ryzyku kredytowym była mniej więcej na takim samym poziomie, co rolnika sprzed kilku tysięcy.
To, co się stało na franku, ten wyskok do 5 zł, spowodowany uwolnieniem PET-u tak zwanego, czyli stałej relacji franka szwajcarskiego do euro i gwałtownym wzrostem wyceny franka szwajcarskiego, to było zaskoczenie, dramatyczne zaskoczenie dla kredytobiorców. Oni tego w ogóle nie brali pod uwagę. I to właśnie się nazywa ryzykiem kredytowym. W sumie, skoro rolnik był niepiśmienny i on nie rozumiał wprowadzenia pieniądza, bo mogło się okazać, że faktycznie ma oddać więcej niż był w stanie sprzedać, czyli pomimo, że pomnożył ziarno, to przychodził je sprzedać, ono było tańsze, bo każdy wtedy sprzedawał ziarno i w zasadzie nie starczało nawet na zwrot, to można było powiedzieć, że teraz ludzie są piśmienni, no to przecież nie powinni mieć problemu z kredytem, z oddawaniem pieniędzy, ale faktycznie ten temat, który przytoczyłeś, czyli kredyty we frankach, albo też branie kredytów pod korek i pod maksymalną zdolność kredytową, kiedy były bardzo niskie stopy procentowe, też na wielu osobach się to odbiło, kiedy stopy procentowe urosły. To może bardziej pytanie do Ciebie, bo te wszystkie tematy pieniądza są naprawdę fascynujące, tej wszelkiej wymiany między ludźmi, wymiany wartości. To może trochę zbocze z tego. Wiedząc już to, co powiedziałeś, to jak ten dzisiejszy inwestor, przedsiębiorca, jakie wnioski powinien z tego wyciągnąć? Jakie lekcje? Szerokie, poważne, zasadnicze. Ja tutaj w drodze do zamożności, jeśli pozwolisz, to chcę zaprezentować tą pierwszą moją książkę. Dosyć szczegółowo opisałem metodologię wyceny i poszukiwania wartości, z czego wielu ludzi do dzisiaj nie umie zrobić. Na przykładzie to. Dzwoni do mnie taka dziewczyna i chwali się, że ja tam dosyć szeroko prowadziłem swego czasu korespondencję, bo dzisiaj prowadzę też z wieloma ludźmi, że jakimś wysiłkiem ściągnęli samochód z Kanady, wyremontowali go, włożyli tam tyle, zapłacili tyle i mają samochód warty tyle, a na rynku jest warty tyle, więc zarobili 20 tysięcy złotych. Trwało to 3 miesiące i są bardzo szczęśliwi. No właśnie. Ale czy ona dobrze policzyła koszty? No z pewnością nie policzyła swojego czasu, być może też zaangażowania emocjonalnego w ten projekt. Lubię. Czas poświęcony na to. Zaraz powiem, jak się to liczy. Emocje z tym związane. Czy przyjdzie, czy nie będzie uszkodzony, czy wszystko się odbędzie, czy mi mechanik nie zrobi blacharz, lakiernik tam, konia. Zakup sam, znalezienie takiego samochodu, prawda? Kupienie jego, włożenie gotówki. Potem go sprzedaż, opodatkowanie, PCC, a nie wiem, czy też tam jakiś podatek od zysku nie wpadł, jak to była niejednostkowa sprzedaż. Trudno mi to powiedzieć. Po prostu jeszcze jest wiele innych elementów, które służą do wycenie końcowego kosztu. No i koszt alternatywny. Jeżeli poświęciła na to powiedzmy 100 godzin, no załóżmy, 100 godzin, samych szukania ofert, to przecież to się samo nie odbywa, to trzeba wejść w wyszukiwarkę i znaleźć. To pytanie jest, ile mogłaby zarobić w czasie tych 100 godzin? I to trzeba dodać jako koszt alternatywny tej całej operacji. Jak liczyć taki koszt swojej pracy? Z tym ludzie mają z tym duże problemy. Ja to liczę w bardzo prosty sposób. Króciutko. Doba się dzieli na 8 godzin pracy, 8 godzin snu i takich czynności życiowych, jedzenie i te inne higieniczne sprawy. I 8 godzin mamy na naukę, wypoczynek, relacje, zabawę z dziećmi, przyjemności. Czyli 8 godzin pracy średnio pracuje. Polak pracuje statystycznie według GUS-u 2000 godzin rocznie, z wszystkimi wakacjami wolnymi. Czyli jak weźmiemy PIT roczny, podzielimy go przez 2000, to dostajemy naszą stawkę godzinową. Kropka. Jeżeli teraz ty jesteś przedsiębiorcą, zarabiasz milion, twoja stawka godzinowa to jest 1000 zł albo 2000 zł. No, to są duże pieniądze. A godzinę 1000 powiedzmy, to już są duże pieniądze. To czy ty poświęcisz 100 godzin na szukanie samochodu, żeby go ściągnąć z Kanady, wyremontować i mieć tanio wyklepany samochód? No nie. Ty pójdziesz do salonu i jak najszybciej wybierzesz to, co ci się podoba i powiesz, żeby ci tam dostarczyli pod dom. Prawda? Bo czas tutaj gra niezwykłą rolę.
tego czasu nie poświęcisz na szukanie nowych klientów, na robienie nowych, powiedzmy, operacji, czy na realizację jakiegoś projektu, który jest dużo bardziej dochodowy. Zgadza się. Jeszcze jest kwestia emocji. Też tego się nie bierze pod uwagę, a to jest ważne. Jadę na przykład z jakąś ofertą do jakiejś miłej pani. Ona mnie gości, jest niezwykle sympatyczna. Zasiaduję się, wracam na drugi dzień. To mnie naprawdę nie interesuje, czy ja na tym zarobiłem, czy nie, bo inne walory dostałem z nami. To oczywiście mówię pół serio, pół żartem, ale są tego typu też profity. Człowiek ma być z transakcji zadowolony, rozluźniony, ma to się odbyć bezstresowo, z niewielkim udziałem tego czasu pracy, a jeszcze jak ona przynosi dochód, no to już jest. Tego wielu ludzi w ogóle nie rozumie i babra się w jakieś skomplikowane, prawne kluczki, procesy sądowe, latami trwające i na końcu zarabia 10% na tym. Jak można 10% zarobić momentalnie na byle czym? Ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Życie powinno być proste, w miarę wesołe i z dużą dozą takiej, powiedzmy, luzu. Wtedy się ma otwarty umysł, łatwiej to jest analizować. Co do kredytów jeszcze dwa słowa. Ci ludzie, którzy się dali wpuścić w pułapki kredytowe, najczęściej się dali wpuścić, bo zostali w jakimś sensie zmanipulowani. Czy przez presję środowiska, te Facebooki, presję kolegów z pracy. Ja mam dom, on ma dom, ty masz dom, a ty nie masz domu. Dlaczego? Tego typu rzeczy to są bardzo silne zjawiska. Trzeba mieć pewną odporność na manipulację, zdolność samodzielnej oceny sytuacji. Trzeba, jak ja to mówię, czym się różni optymista od pesymisty? Optymista liczy, że będzie dobrze, a pesymista wie, co zrobi, jak wszystko pójdzie źle. No to ja jestem pesymistą. Ja zawsze rozliczam, zaczynam od tego najczarniejszego scenariusza. Jak już wiem, co wtedy zrobię, to dopiero kontynuuję dalszy ciąg rozważań, prawda? No i staram się te wszystko outsourcować, co się tylko da, żeby ten mój czas, który jest najcenniejszym walorem, niezbywalnym i cały czas go ubywam, żeby go móc wykorzystać na inne, ważniejsze rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niemowlę się rodzi, jeżeli jest w miarę niebogatej rodzinie, to jego stan majątku jest zero. Poziom emocjonalny jest zero. Czasu ma ogrom. 70 lat. Średnio wykształcony młody mężczyzna, czy kobieta, no, aktywna, w wieku 25, przed 30. Już ma jakiś majątek, ale nie za duży. Emocje ma już niezwykle rozwinięte talenty, zdolności. A czasu ubyło 70 minus 30, to ma 40 lat. Starzec najczęściej, jak jest... Całe życie postępował rozsądnie, to ma majątek. Emocji ma zero, a czasu też ma zero. W dniu śmierci ten czas osiągnie zero. Więc to są takie jakby trzy akumulatory, którymi trzeba zarządzać. Majątkiem, czasem i emocjami. I starać się chronić te akumulatory. To znaczy nie zużywać ich na byle co. Jeszcze co do pieniądza, wróćmy tam. Naprawdę, w Polsce znaleziono ten pierwszy pierwowzór pieniądza gdzieś pod Krakowem w jakimś, ja w tej chwili nie pamiętam, opisuję to w książce, bo to już parę lat temu pisałem, już szczególnie pamiętam, to były z brązu takie siekiery, no, metalowe kawały brązu, po parę kilo ważyły, dosłownie. Pytanie jest moje tak. Dlaczego złoto jest tym jedynym pieniądzem, takim naprawdę doskonałym płacikiem? A dlatego, że jak się dzisiaj wykopie złoto sprzed 5000 lat, to ono nie straciło wagi, nie utleniło się i jest dalej zbywalne. Nie mówię tu o żadnej wartości archeologicznej czy kulturowej, tylko na wagę. A żelazo po 3000 lat w ziemi? A zboże? A akumulator w samochodzie? Jakie 3000 lat? Roku nie wytrzyma, czy może dwóch, jak go nie będziemy pielęgnować i ładować, prawda? Czyli są elementy, które lepiej przenoszą w czasie wartość i są elementy, które gorzej przenoszą w czasie wartość.
Nie starajmy się kumulować majątku w elementach, które gorzej przenoszą w czasie wartość. Bardzo dobrze w czasie przenosi wartość złoto, bardzo dobrze w czasie przenosi wartość ziemia, bardzo dobrze w czasie przenosi wartość budynek, murowany szczególnie, bardzo źle w czasie przenosi wartość samochód, po 10 latach jest to wyrzucenia, bardzo źle w czasie przenosi wartość pieniądz. Przy wyższej inflacji bardzo szybko może stracić prawie połowę czy więcej swojej wartości. Co, powiem tylko jedną rzecz, wracając do książki, że taka rzecz, która najbardziej brutalnie rozłożyła moje myślenie o pieniądzach, to było, że w zasadzie wszystko, czym w tym momencie się posługujemy, złotówka, euro, dolar, to tak technicznie nie jest pieniądz. To jest kredyt, tak? Bo jakby był pieniądze, przejąłby wartość, a każdy wie, co się dzieje z naszym środkiem płatniczym, z biegiem czasu, z dodrukowywaniem, z inflacją. Po prostu nawet jeszcze, taki... można jeszcze prościej wyjaśnić. Po prostu rynek zalewa się nie tyle monetami drukowanymi i papierkami, bo udział monet i papierków na przykład w Polsce to jest chyba, no nie chcę tutaj, trzeba by sprawdzić, ale to jest może 5%? A ciągle spada, bo wszyscy płacimy kartami, prawda? Przelewy robimy, więc nie ma tego fizycznego pieniądza. A skąd się bierze ten pieniądz? No z emisji obligacji. Państwo emituje obligacje elektroniczne, my je kupujemy elektroniczne, wpływa na rynek elektroniczny pieniądz, który krąży po rynku, kredyt, prawda? Kupujemy mieszkanie na kredyt, czyli on się staje to mieszkanie własnością banku. Bank nam daje pieniążki, te pieniążki dajemy wykonawcom, one krążą po rynku, czyli to jest kredyt. Te ich pieniążki to jest nasz kredyt. Więc wszystko jest kredytem. Z wyjątkiem złota. Różne kryzysy mieliśmy ostatnio, bardzo dużo ich było, prawda? Firmy upadały, ludzie bankrutowali, no cuda wiary. Państwa niektóre upadały, tam Sri Lankę. Ale banki w zasadzie nie upadały. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo banki dają kredyt, a wszyscy inni biorą kredyt. I to jest podstawowe kryterium, które jakby gwarantuje, że zawsze ma zysk. Czy jest dobrze, czy jest źle. I to naprawdę daje do myślenia. Myślę, że postawimy tu kropkę. Dzięki, Ryszard. Myślę, że dało to do myślenia też Wam. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym pieniądzu i o tym, że praktycznie wszystko jest kredytem. Mi dało do myślenia. Dzięki. Dzięki, Ryszardzie. Do usłyszenia.